Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Artur Martyniuk, prezes zarządu i dyrektor generalny Polregio. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, to tak na wstępie, jakby pan zechciał wyjaśnić, czym jest spółka Polregio. To spółka kolejowa, ale dla przeciętnego Polaka wszystko, co się porusza, albo prawie wszystko, co się porusza na torach, to jest PKP. Tak. Polregio jest, dziękuję za dopytanie, Polregio jest największym przewoźnikiem regionalnym, nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. Wozimy średnio około 100 milionów pasażerów rocznie. Jesteśmy spółką wydzieloną 20 lat temu z PKP, z grupy PKP. Idzie nam dobrze. Jeżeli chodzi o strukturę własnościową, to właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu, tak? oraz 50 plus 1 akcja oraz marszałkowie poszczególnych województw. Dlaczego marszałkowie? Ano dlatego, że oni są naszymi sponsorami, to są organizatorzy transportu na mocy ustawy, którzy kontraktują Polregio pracę przewozową. Tak? Wozimy, tak jak wspomniałem, prawie 100 milionów pasażerów rocznie. Jesteśmy obecni w każdym województwie. Jeździmy generalnie w ramach danego województwa, ale również na tak zwanych stykach międzywojewódzkich. No i uruchamiamy... Czyli jak wsiądę z Warszawy, to na przykład do Łodzi dojadę Polregio. Tak, tak, jak najbardziej. I to mamy po kilkanaście par pociągów w dobie. Jeździmy na przykład do Łodzi my oraz Ełka, tak? czyli łódzka kolej aglomeracyjna oraz również inni przewoźnicy. Natomiast jak najbardziej jesteśmy przewoźnikiem regionalnym, który dojeżdża z Warszawy do Łodzi, ale również do innych miast. Ale co do zasady staramy się w ramach naszej misji, czy w ramach naszych umów, które mamy z poszczególnymi marszałkami, jeździmy co do zasady w ramach czy w obrębie danego województwa. Czy PLK albo Intercity to jest dla Was konkurencja, czy nie? PLK nie, bo PLK jest, PKP PLK jest inwestorem. Tak? To jest inwestor i organizator, powiedzmy sobie kolokwialnie, wdrożeniowiec programów inwestycyjnych, jeżeli chodzi o polską kolej. Jeżeli chodzi o Intercity, raczej nie, bo co do zasady jest to przewoźnik dalekobieżny. Natomiast Intercity zatrzymuje się też po części na naszych stacjach, ale staramy się ze sobą nie konkurować. To znaczy my jesteśmy koleją regionalną, czyli tym krwiobiegiem, swoistym krwiobiegiem, bardzo skromną spółką i bardzo skromną koleją, natomiast my spełniamy tą podstawową misję społeczną, zapewnienie solidarności społecznej, czyli obok darmowej służby zdrowia, darmowej edukacji, również mamy to prawie darmową koleję regionalną, która pomimo tego, że jest rentowna, to jednak pamiętajmy o tym, że tak jak na całym cywilizowanym świecie, tak samo i w Polsce, musimy myśleć o rozwoju, czyli o uruchomieniu poszczególnych tras albo większej ilości par pociągów na danym odcinku. I ta kolej ma nieść ze sobą również tak zwaną misję, czyli likwidacji białych plam i wykluczenie komunikacyjnego. Stąd ona co do zasady powinna być i będzie zawsze dotowana, jeżeli chodzi o obręb danego województwa. Tak? Przed wojną kolej kojarzyła się z punktualnością, mhm. Teraz niekoniecznie. Mhm. Skąd te opóźnienia? One wynikają z kilku względów, tak? Czasami z niedoborów taborowych, tak? Bo jakby spółka, jeżeli chodzi o Polregio, tak? Mówię w imieniu Polregio, z uwagi na to, że spółka nie mogła korzystać w poprzedniej perspektywie unijnej z dobrodziejstw tych środków, grantów unijnych, tak? Bo była cały czas w procesie notyfikacji tak zwanej niedozwolonej pomocy publicznej, więc jakby tak, tabor, czasami niedobory taboru, bądź zbyt mała rezerwa. Tak? No i oczywiście oprócz Polregio jest jeszcze wiele innych czynników, czy tak zwanych interlokutorów, czy uczestników tego procesu. Często te opóźnienia wynikają na przykład z inwestycji prowadzonych na danym odcinku, inwestycji, powiedzmy, które tak jak teraz mamy dosyć dużą ilość remontów poszczególnych, nazwijmy to w cudzysłowie torów, tak? Bądź jakby postawienia czy kształtowania nowych linii od zera. Więc wtedy są tak zwane wyłączenia, wtedy dana linia jest wyłączona z użytkowania i jeździ tak zwana komunikacja zastępcza. Tak? Czy dla Was to jest duży problem? Mówię o Polregio, bo w tych połączeniach dalekobieżnych to jest duży problem, dość silnie odczuwany, szczególnie w czasie wakacji.
To ja bym nie nazwał tego problemem, bo jakby kraj musi się rozwijać, a żeby się rozwijał, muszą być inwestycje. Ja bym powiedział, że trzeba czasami przecierpieć przez pewien okres czasu ten tak zwany w cudzysłowie problem inwestycyjny, bo de facto to nie jest problem. Jest coraz więcej linii nowych odcinków elektryfikowanych czy modernizowanych, tak? No i wtedy naturalnym jest to, że dany pociąg na tej trasie nie jeździ, tak? Są wyłączenia. Ja bym nie nazywał tego problemem. Są to utrudnienia, które no niestety dotykają końcowego pasażera, no ale za chwilę ten pasażer będzie miał albo magistralę, czyli w pełni zelektryfikowaną linię, po której będziemy jeździć naszymi zmodernizowanymi bądź nowymi pojazdami, no bądź jeżeli ta linia nie będzie zelektryfikowana, to będzie przynajmniej zmodernizowana, czyli będzie można jeździć szybciej, bezpieczniej i bezkolizyjnie, tak? Także ja bym zmierzał w tym kierunku, że są pewne utrudnienia, które są w okresie przejściowym, tak? I myślę, że za chwilę, ale to jeszcze potrwa jakiś czas, tam gdzie te linie są modernizowane, czy jakby projektowane od nowa, tam te zakłócenia będą występowały, tak? No i oczywiście kolejnym elementem to jest to, że spółka taka jak Polregio potrzebuje taboru, bo jakby nie mogą skorzystać z finansowania w poprzedniej perspektywie unijnej. Na obecną chwilę taka perspektywa się pojawiła. No i jeżeli będziemy mieli wystarczającą ilość taboru... Tak, o tym finansowaniu dobrze. Tych inwestycjach to może jeszcze sobie za chwilkę porozmawiamy. A wrócę do pandemii. Pandemia to był taki czas, który zdemolował ruch na kolei, ruch lotniczy. Jak państwo wychodzą z pandemii? Jaki jest wynik finansowy Polregio? Czy spółka przynosi zyski? Dziękuję za to pytanie, bo ono jest bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania takiego podmiotu jak Polregio, który jest, tak jak powiedziałem na początku, koleją regionalną. Czyli pomimo pandemii my musieliśmy i chcieliśmy i zapewnialiśmy niezakłóconą pracę przewozową, czyli przewożenie pani Kowalskiej, pana Kowalskiego, prawda, do pracy, do szkoły, do przedszkola, zawieźć dzieci, odwiedzić znajomych, rodzinę i tak dalej. Stąd oczywiście tych osób podróżowało dużo mniej, natomiast te składy nasze cały czas kursowały. I teraz, jeżeli chodzi o wpływ na wynik, kształtowało się to w dwóch aspektach. Pierwszy to musimy popatrzeć na ilość pasażerów. Były duże spadki, bo pasażerowie z racji nałożonego lockdownu podróżowali mniej, tak? Często też spółki czy ich pracodawcy wchodzili w tak zwaną pracę zdalną. No ale po tym okresie, w tym okresie postpandemicznym widzimy potężne wzrosty pasażerów, nawet wzrosty co do okresu pre-covidowego. Ale pomimo tego, w trakcie COVID-u, to też jakby odpowiadając już konkretnie na pana pytanie odnośnie wyników finansowych, spółka przez ostatnie dwa lata nie tylko jakby po raz pierwszy była rentowna na działalności podstawowej i ta rentowność, czyli wynik, spory wynik powyżej zera jest istotny, bo Komisja Europejska cały czas obserwuje spółkę, no ale też i wynik netto był dosyć wysoki, także spółka jest rentowna, przynosi zyski, natomiast pamiętajmy, że misją spółki nie jest maksymalizowanie zysków, ale jest jakby przeznaczanie cały czas pieniędzy na dalszy rozwój, tak? Czyli nie tylko spółki, ale przede wszystkim to są... No ale zysk, rozumiem, was nie martwi. Znaczy, nie martwi, tak, bo to są pieniążki na inwestycje, ale one muszą zawsze służyć danemu województwu. Ale jasne, bo to też spółkę, jakby ta nowość, w sensie to, że spółka jest rentowna od czasu powołania nas do zarządu, jest istotną kwestią, no bo jesteśmy spółką już w pełni bankowalną. Po raz pierwszy w 20-letniej historii spółki również podpisaliśmy te tak zwane wieloletnie, 10-letnie umowy, czego wcześniej spółka nie miała, co czyni spółkę nie tylko bankowalną w oczach instytucji finansowych, ale też czyni spółkę stabilnym miejscem pracy dla pracowników. I też przyciągamy dosyć dużą ilość nowych pracowników i to jakby ta kumulacja dobrych rzeczy, które w spółce zadziały się przez ostatnie dwa lata, czyli wieloletnie umowy po raz pierwszy w historii spółki, zgoda Komisji Europejskiej na notyfikację niedozwolonej pomocy publicznej, która wisiała nad nami przez wiele lat, przekształcenie spółki w S.A., no i ten pierwszy program inwestycyjny, który uruchamiamy, to jest coś, co na pewno przysporzy nam dużą ilość pasażerów, ale to bazą jest oczywiście rentowność spółki, o której pan wspomniał, panie dyrektorze, oraz to, że mamy
te umowy wieloletnie na świadczenie tej pracy przewozowej, czyli żebyśmy mogli przewozić pasażerów w obrębie danego województwa. Tak? Zwiększona liczba pasażerów, o której pan wspomniał, nie tylko w stosunku do tej niskiej zapewne bazy pandemicznej, ale też sprzed pandemii. Wynika zdaniem pana z czego? Czy to jest między innymi masowy napływ uchodźców z Ukrainy po agresji rosyjskiej, czy też może w jakimś stopniu ze zmiany nawyków, czyli przesiadania się Polaków z samochodów do kolei, która szczególnie w tym okresie wysokiej inflacji, mówiąc kolokwialnie, drożyzny, może być bardziej opłacalna. Na pewno wynika to z tych elementów, o których pan wspomniał, ale jeszcze z kilku innych. Jeżeli chodzi o te elementy, o których pan wspomniał, to oczywiście koszt przejazdu, na przykład biorąc pod uwagę bilet tak zwany rodzinny, czyli dużej rodziny, on jest aż czterokrotnie tańszy, często nawet pięciokrotnie w obrębie jednego województwa, w porównaniu do tego, jakby ta rodzina miała jechać samochodem, prawda, z mojej miejscowości, na przykład do większego miasta. Tutaj mierzyliśmy oczywiście natężenie oraz te ceny i koszty, jeżeli chodzi na przykład o praktycznie każde miasto wojewódzkie i te, które były miastami wojewódzkimi, to bezwzględnie, to co pan wspomniał, koszty są o wiele niższe, jeżeli chodzi o przejazd koleją regionalną, aniżeli dojazd własnym samochodem, czy na przykład autobusem, tak, który jest nie do końca ekologicznym środkiem transportu. Więc no i nie zawsze jest, bo tak. Kolej chyba łatwiej jest, bardziej dostępny, tak, niż te PKS-y słynne. Tak, dokładnie tak. To jest racja, no i oczywiście, bo kolej jakby nie tworzy też korków, tak, jest bardziej efektywna, czasowo nie tworzą się korki, koleją można, szczególnie regionalną, można dojechać na czas, bezpiecznie, tak? No i przy założonej dużej ilości par pociągów, prawda, częstotliwości kursowania, no to jest de facto preferowany i jedyny środek, efektywny środek transportu. Ale tak, cena, o której pan wspomniał, to jest istotnym elementem. Drugim elementem oczywiście jest tak zwana moda na kolej. Moda, ale w cudzysłowie, bo coraz więcej ludzi traktuje kolej jako nie tylko bezpieczny i stabilny środek transportu, ale też bardzo ekologiczny. Tak? Jeżdżąc EZ-ami, czyli tak zwanymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, no praktycznie, no wiadomo, nie emitujemy CO2, więc też ludzie na to zwracają uwagę. Plus jest bardzo wygodnym, bo często cała infrastruktura naokoło kolejowa, która jest tworzona w obrębie danych stacji przesiadkowych, do których dojeżdżają autobusy, czy na przykład samochodami swoimi pasażerowie, czy hulajnogami, czy rowerami, jest niezbędna do tego, żeby pasażer mógł w sposób komfortowy przesiąść się ze swojego środka transportu do pociągu, dojechać do większego miasta i później wrócić bezpiecznie po pracy do domu. Tak? Są też inne elementy oprócz tej mody na kolej. Po pierwsze, kolej jest bardziej nowoczesna, regionalna, ma coraz lepsze jakościowo pojazdy i mamy coraz więcej wyremontowanych odcinków czy tras kolejowych w Polsce. To też jakby pozwala ludziom w sposób łatwy i efektywny zaplanować swoją podróż, tak? Przede wszystkim w ramach zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, czyli na przykład dojazdu do pracy, do szkoły, po dzieci, do rodziny, ale też planować dłuższą podróż kolejami regionalnymi, bo przy sensownej rezerwie taborowej, przy dostępności ilości par pociągów na danym odcinku, no po prostu kolej jest bardzo, bardzo wygodnym środkiem transportu. Tak? Także tych elementów, które kontrybują do sukcesu kolei regionalnej, jest bardzo dużo, ale też warto wspomnieć o statystyce. Przeciętny Polak jeździ kilka razy mniej w ciągu roku, aniżeli przeciętny Słowak czy Czech. Już nie wspominają już o Niemcach czy Szwajcarach. Ale ja to traktuję jako morze możliwości. Tak? Dla mnie to, że możemy zyskać i pracujemy nad tym, żeby tych jak największą ilość pasażerów przyciągnąć, i sytuacja, w jakiej my jesteśmy, jeżeli chodzi o kolej, no pokazuje, że ta przestrzeń do poprawy po naszej stronie i przestrzeń również do umożliwienia pasażerom, żeby się przesiedli z tradycyjnego środka transportu, jakim jest samochód czy autobus, na kolej, no jest ponadprzeciętnie wysoka i my staramy się, żeby
żeby pomóc tym pasażerom przesiąść się do składów kolei regionalnych, no bo to w przyszłości, pewnie niedalekiej przyszłości, będzie praktycznie jedyny środek transportu dojazdu do z małych miejscowości, ze wsi, do pracy, do pozakupy, czy jakby, tak jak wspomniałem, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, no bo to istotne jest, że wspomnieć, że kolej regionalna jest tym trzecim filarem solidarności społecznej, który staramy się zapewnić, obok darmowej służby zdrowia, darmowej edukacji, również ta prawie darmowa kolej regionalna musi świadczyć tę misję, tak? Panie prezesie, mówiliśmy tutaj chwileczkę o inwestycjach tych w linie kolejowe, które częstokroć przyprawiają o ból głowy pasażerów, powodując mniejsze bądź większe albo bardzo duże opóźnienia. Natomiast inwestycje to nie tylko linie kolejowe, ale to również Tabor. Państwo złożyliście wniosek w ramach Krajowego Planu Odbudowy na ponad prawie 6,5 miliarda złotych. Co się dzieje z tymi wnioskami? Więc jakby dziękuję za to pytanie, bo ono jest istotne, jeżeli chodzi o rozwój, czy planowanie rozwoju kolei regionalnych, przede wszystkim POR Regio. Dlaczego? No dlatego, że tak jak wspomniałem, Tabor, jakość Taboru jest czynnikiem praktycznie, znaczy jest bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem powodującym, że pasażer przesiądzie się z tradycyjnego środka transportu na ten, który my chcemy, preferujemy i po chwili będzie pasażer preferował, czyli na kolej do naszych składów. My mamy prawie 80% naszego Taboru, to jest to wysłużony Tabor, który za chwilę przejdzie do Lamusa, stąd żeby kontynuować tą naszą misję, spółka musi koniecznie pozyskać Tabor. Najlepiej Tabor z finansowaniem unijnym, tak? Czyli granty unijne zapewniają to tak zwaną prawie darmową inwestycję plus dług, czyli środki finansowe z pożyczki, która na preferencyjnych warunkach, która spowoduje, że z Oporegio będziemy mogło kupić te prawie 200 składów, co jest wymianą tylko i wyłącznie starych składów wysłużonych na składy nowe, co poprawi znacznie komfort jazdy i bezpieczeństwo jazdy podróżnych. I tu, tak jak pan wspomniał słusznie, mamy kilka programów. Pierwsze KPO, drugie RPO oraz Feniks i w ramach tych programów będziemy chcieli zaspokoić nie tylko potrzeby POR Regio, ale potrzeby przede wszystkim pasażerów w dwóch aspektach. Pierwszy to jest Tabor, który pan wspomniał, czyli tak zwane pociągi, przede wszystkim elektryczne zespoły trakcyjne, ale też spalinowe, z uwagi na to, że auto będzie ciężko w tych programach, z uwagi na to, że część linii w Polsce jest niezelektryfikowana, czyli Tabor, a drugim elementem są tak zwane punkty utrzymania Taboru, które są integralną częścią procesu przewozowego, zapewnienia ciągłości procesu przewozowego. Dlaczego? Dlatego, że kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, stąd przeglądy od P1 do P2, i takie, nazwijmy to, bardziej zaawansowane naprawy P3, P4, P5. Musimy robić u siebie, chcemy robić u siebie. Po co? Ano po to, żeby ta usługa była jak najbardziej efektywna, przede wszystkim jak najtańsza dla naszych organizatorów transportu, czyli dla marszałków. Tak? No i koniec końców zyskuje na tym pasażer, bo będzie miał nowy bądź zmodernizowany Tabor oraz punkty utrzymania Taboru, czyli tak zwane zaplecze techniczne, które ten Tabor będą na bieżąco przeglądały. Po co? I naprawiały. Ano po to, żeby dostępność tego Taboru, wysoka dostępność powodowała to, że będzie jak największa ilość par pociągów w dużej częstotliwości kursowana na danej trasie, w której, na danym odcinku, na którym nasz pasażer sobie wymarzy, czy będzie chciał dojeżdżać właśnie do pracy, do szkoły i tak dalej. Także te dwa elementy muszą zagrać ze sobą, przede wszystkim ten nowy Tabor. I mamy nadzieję i walczymy o to, żeby teraz podpiszemy umowy ramowe z dostawcami, z producentami. No i za chwilę mamy nadzieję podpisać umowy tak zwane wykonawcze, tak? Ale to też jest pewien plan, pewien program, który jakby instytucje rządowe wdrażają po kolei, tak aby zaspokoić potrzeby pasażerów. Panie prezesie, ostatnie pytanie. Wspomniał pan, podał pan przykład Słowacji, Czech, no i Niemiec. Dlaczego u nas kolej jest znacznie mniej popularna niż w tych trzech sąsiednich krajach i czy jest szansa na to, jeżeli jest to w jakiej perspektywie czasowej, żeby ograniczyć wykluczenie kolejowe i doprowadzić do sytuacji, może nie takiej jak w Niemczech, ale zbliżonej do sytuacji w Niemczech, gdzie
praktycznie z każdego niewielkiego miasteczka można dojechać do innego niewielkiego miasteczka. To jest słuszna teza i tak się powinno dziać i to u nas powoli, a czasami bardzo szybko się już dzieje. Ten przykład linii, w której inwestuje PKP PLK, żeby je modernizować bądź jakby elektryfikować, czy planować nowe, czy wykonywać nowe. Tych projektów jest całkiem sporo, szczególnie jak popatrzymy na program Koleje Plus i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że pewien dystans musimy nadrobić. Tak? To, że jeździmy, przeciętny Polak jeździ kilka razy mniej niż przeciętny Słowak czy Czech. Ale to jest tylko to kwestia jest inwestycji i braku inwestycji, braku linii kolejowych? Czy to gdzieś tam tkwi głęboko w głowie, że jak mam samochód, to mam samochód i nie będę liczył, czekał na PKP, mówiąc w uproszczeniu? To jest kwestia i inwestycji, tak? Ale nie tylko inwestycji w linie, nazwijmy to kolejowe, w tabor oraz te mityczne punkty utrzymania taboru, no ale też sytuacja, w której my funkcjonujemy. Kolej jest najbardziej zielona, bardziej ekologiczna. To, co widzimy w dużych miastach i w średniej wielkości miast, gdzie przestrzeń do poruszania się samochodów jest szczególnie tych, nazwijmy to z napędem diesla, tak, będzie bardzo ograniczana, stąd de facto kolej, preferencja co do kolei, co podróżowanie kolei będzie wymuszana, tak? No i też jakby podróżowanie samochodem staje się coraz droższe, coraz mniej opłacalne, więc ten trend, oprócz inwestycyjnych, zachodzi trend zmiana, jeżeli chodzi o myślenie nas, Polaków, w kontekście dotarcia do pracy, jakby tej swobody przemieszczania się. No i oczywiście ta jakość, która przyjdzie wraz z nowym, nowoczesnym taborem, czy zmodernizowanym taborem, spowoduje to, że ludzie z własnej woli bardzo chętnie przesiądą się do pociągu, najlepiej do pociągu Porregio, tak? Także to jest dystans, który mam nadzieję dosyć szybko nadrobimy. My robimy po naszej stronie wszystko, co można zrobić, ale też pamiętajmy, że Polska też w jakiś sposób rozwijała się w obrębie piątki, siódemki dużych miast, wielkich miast, tak? I głównie kładzie nacisk na linie aglomeracyjne, słusznie. Natomiast teraz, tak jak pan wspomniał, jeżeli chodzi o Niemcy, powinniśmy zrównoważyć tę sytuację, czyli inwestować sporo w połączenia, a najlepiej w jak największą ilość pociągów kursujących na danej trasie, pomiędzy dawnymi stolicami województw, tak? Oraz mniejszymi miastami, bo jak pan słusznie zauważył, w Niemczech jest tak, że często te siedziby koncernów dużych nie są, tak jak u nas, nie mają siedzib w dużych miastach, ale często w małych miasteczkach 20, 30, 40, 50 tysięcznych. I wtedy jakby ta potrzeba migracji z mniejszych miejscowości w Polsce do tych dużych miast milionowych, czy dwumilionowych, czy półtorej milionowych, ona spadnie, nie? Ona nigdy nie zaniknie, tak? Natomiast powinniśmy inwestować w zrównoważony rozwój kolei, tak jak pan wspomniał, w ramach dawnych stolic oraz mniejszych miejscowości, no bo jakby komfort życia w tak zwanych małych ojczyznach jest dużo wyższy niż w dużych miastach. To jest raz, koszty są dużo niższe i przy założeniu, że infrastruktura kolejowa będzie to wspierała, infrastruktura edukacyjna również, nie będzie potrzeby, żeby mieszkać czy dążyć do kupna mieszkania w ogromnym mieście. Można zawsze mieszkać godzinę czy półtorej i dojechać do pracy, tak? Jeżeli na przykład kolej będzie jechała tak jak nasze nowe składy 160 na godzinie, także w sposób efektywny i szybki dojdziemy do pracy, niekoniecznie wykierując swoje interesy życiowe tak, aby mieszkać w dużym, ogromnym mieście. Tak? Także to są te elementy, czy powiedzmy te czynniki, których powinniśmy dążyć, aby zachować ten zrównoważony rozwój w ramach nie tylko dużych miast, ale też mniejszych miejscowości. No i dla przykładu powiem, że rzeczywiście tak zwana kolej, ten tak zwany trafik, czyli ilość i przychody z przejazdów kolei regionalnych w Niemczech w obrębie tych małych ojczyzn, prawda, czyli tych mniejszych miejscowości, jest praktycznie taki sam jak w porównaniu z przychodami kolei aglomeracyjnych w obrębie dużych miast. Tak? I jeszcze jedna ważna rzecz,
nawet jeżeli coś nie będzie dochodowe, tak, powinniśmy w to inwestować w kontekście nowych połączeń, bo naszą misją, jakby też państwa polskiego jest misją, powinno być, jest likwidacja białych plam, czy wykluczenie komunikacyjnego, o którym tu pan wspomniał, tak aby każdy miał możliwość, nawet z małej miejscowości czy z wioski, dojazdu koleją, albo wspierania dojazdu koleją w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, tak, czyli właśnie głównie praca, szkoła, dom, rodzina, i to staramy się czynić, do tego dążyć. My jako przewoźnik, podnosząc jakość taboru, podnosząc jakość infrastruktury, punktualność, tak, i dbając też o naszych pracowników, tak, oczywiście, ale przede wszystkim jakby mamy na myśli, że kluczowym odbiorcą, kluczowym beneficjentem naszej pracy, czy wytężonej pracy, musi być ten pasażer, tak, pasażer w, powiedzmy, w małej miejscowości na wsi, no i duże aglomeracje, w dużych aglomeracjach kolej jest dosyć wysoko już rozwinięta. Dziękuję bardzo. Artur Martyniuk, prezes zarządu i dyrektor generalny Polregio, był moim i państwa gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.